Witamy z kolejnego stadionu w Polsce. Dzień dobry. Dzisiaj dotarliśmy do... Dobry wieczór w zasadzie. No dobry wieczór, mecz już trwa. Dotarliśmy do mroźnego Olsztyna i powiem szczerze, zdecydowanie najmroźniejsza wyprawa ligowca chyba w historii. No tak, wiele już rzeczy się działo na naszym kanale, między innymi ulewa w Stężycy, ale no, tyle śniegu jeszcze nie było. No ja w ogóle mam szok termiczny, także w ogóle jest mi strasznie zimno, ale jesteśmy, to najważniejsze. Derby rządzą się swoimi prawami. Derby to jest mecz wyjątkowy, specjalny. Chcieliśmy na nim być, jesteśmy. Jest Olimpia Elbląg, jest Tomil Olsztyn, jest mecz na płycie. Przed wami Gięta i inne atrakcje. Estadio da Gruz. I pan Stasiu. I pan Stasiu, legenda z Tomilu Olsztyn. Poznajcie go, zapraszamy serdecznie na wycieczkę. Zaskoczyła ligowca. Oj, tego się nie spodziewaliśmy. Przyjechaliśmy z ciepłej Warszawy, a tu zima. No, jest srogo. Idziemy. Tu już widnieje słynny Estadio da Gruz. My jesteśmy na stadionie 100 milu. Proszę pokazać. Proszę pokazać. Ja Dominik Pasternak, ligowiec. Tak. Bardzo fajnie. Chodzimy. Ale już wiemy, że 4,5 tysiąca kibiców się zgromadzi na stadionie, więc atmosfera będzie gorąca. Tak jest. Duma w armii. Tak to wygląda za stadionu jakby. Czyli co, komplet, tak? Można powiedzieć, że komplet. Obowiązkowo, nie ma wyjścia taki mecz. A kibiców gości? Kibiców gości około 600. O, no to też kupo. Dziękuję. Mamy program meczowy jeszcze? Jesteście. Tym razem derbowy, nie pewnie meczowy. Piękny. A, derbowy, co? Zajebiście. Zobaczcie, jak taka gazeta, nie? Stylizowany. Fajnie. Tymczasem podjeżdża potężna Olimpia Elbląg, PKS-em Elbląg. Czekamy na potężnego Przemka Gomułkę. Ciekawe, czy nas pozna. O, tu ciekawe przejście. No ja to się po wakacjach, to ja się nie zmieszczę ten Dominik, jak wrażenia? Ciężki szok. Jesteś ciężki szok. Nie spodziewałem się, tak zobaczcie te drzwi. Drzwi bez klamki. Ciekawe do czego, zaraz testujemy toaletę. No wygląda to ciekawie. Nie no, lata 90. słuchaj. Ale jeszcze taki klimacie. Jest właśnie. Taki... Po co te nowe stadiony? Takie by były. Fanatyzm tu czuć w powietrzu. Takie powinny być stadiony. Kolejne drzwi. A gdzie ta strefa prasowa? To może. Szukamy strefy prasowej. Nie jest lekko z tą strefą. O, wreszcie mamy trochę światła. Także tak wygląda korytarz. Na stadionie 100 milu, tutaj za trybuną, nie wiem jeszcze jaką, jak się nazywa, ale tutaj już naszym oczom ukazuje się ludzik Michelin. Zawsze chciałem go zobaczyć, spełniał swoje marzenia. Pamiętam jeszcze właśnie z lat 90., kiedy 100 mil grał w Ekstraklasie, zawsze mnie jako dzieciaka fascynował ten budynek, fascynował mnie ten ludzik. Zimno w tym Olsztynie, powiem wam. Niesamowicie, ale strefa gastronomiczna się rozkłada, musimy tam... No jesteśmy na stadionie, ale idziemy do później, tu jeszcze wrócimy, idziemy zwiedzać dalej te zakątki bardzo fascynujące, Dominik. No tak, ale powiem szczerze, że no, gdy byliśmy na stadionie w Chorzowie, to myślałem, że już nic bardziej oldschoolowego, starożytnego nie zobaczę w życiu, ale to co zobaczyłem tutaj w Olsztynie, jestem tu pierwszy raz, no to jednak przebiło. Fajnie to wygląda, światło takie przyciemnione, bandy się ładnie świecą. Ciekawe, czy będzie jaśniej, co? No, mogą troszeczkę podkręcić. I ujęcie z toalety, podpisana toaleta. Ja się czuję jak w szkole. W szkole były takie, nie? Były takie? Były. Paliło się po kiblach, ja nie paliłem. Podpisane? Tak, wszystkie są podpisane. O, to 1, 2, 8, 4. Ma to sens. Nie, mura ważna. Niezmrożona przede wszystkim, więc myślę, że tutaj nie może być jakichkolwiek obiekcji ze strony piłkarzy. Panowie, jak murawa? Top. Jest ok? Jest ok chyba, nie? No właśnie.
czyli widzicie. Najlepsze. Moje informacje sprawdzone, jak zawsze. Mi to Zbiegowca, czy się mylę? Dzień dobry, witamy. Serdecznie. Potężne media. Dzień dobry. Potężne media klubowe. Oczywiście. Zajebista robota. Co tutaj się będzie działo? Jakiś duży event? Mecz zostanie rozegrany? No, piękna trawa, jak na te warunki, co tutaj śnieg spadł i w Gdańsku tutaj. To bardzo dobra trawa. Jak się jest pasjonatem piłki nożnej? Jak się lubi historię, lubi się to wszystko gdzieś tam odkrywać i sprawdzać, to rzeczywiście no, tutaj jest wiele rzeczy, które gdzieś tam można zobaczyć i chłonąć, tak? Murawa Top mówiłem wielokrotnie, to jest zasługa naszego Osiru, który wczoraj do późnych godzin naprawdę kilka razy to boisko odśnieżał i... Nie każdy Osir taki zły, jak mówię. Właśnie tak mam powiedzieć. I dzisiaj od samego rana pierwsi na obiekcie i też pracowali intensywnie nad tym. Tak, ile tu jest w ogóle pojemności? Użytkowej pewnie mniej niż wygląda, tak? Zdecydowanie mniej, bo mamy wyłączone te sektory przeciwległe oprócz sektora gości. Łącznie jest to około 4,5 tysiąca miejsc. Okej, dobra. A czemu nie będzie nowego stadionu? Czemu nie ma nowego stadionu? Czemu nie ma inwestycji? Pieniądze? Pewnie powodów jest mnóstwo. Na tym najbardziej oczywistym to oczywiście są pieniądze. I tu nie ma co ukrywać, bo to jest jednak duża inwestycja. Olsztyn to też jest miasto ambitne i ten obiekt też musi mieć swoje rozmiary, bo jak widać, kiedy jest mecz, kiedy jest przeciwnik, no to tutaj naprawdę duża liczba osób chce się pojawić. A gdzie jest słynna Lisia Nora? Lisia Nora? Lisich Nor pewnie by się tu kilka znalazło. Natomiast to też nie jest tak, że to jest coś złego. No pamiętajmy o tym, że my jesteśmy w regionie, który gdzieś słynie z przyrody, właśnie z tego, że gdzieś tam można spotkać nas na ulicach, wszędzie. Można spotkać w mieście dziki, czasem się zdarzy sarna, lisów jest sporo, więc no, mała taka sensacja się z tego zrobiła, ale nie wiem, czy do końca trafi. To jeszcze tylko dwa słowa o meczu dzisiejszym. Grzeje ten mecz, jak widać, derby regionu. Derby regionu, tak? Derby regionu, derby Warmii-Mazur to może złe słowo. No właśnie. Elbląg to jest ta okolica Żuławska już bardziej, no ale pewno derby województwa warmińsko-mazurskiego. To z pewnością. No i derby regionu chyba będzie najbardziej trafnym określeniem, bo tam z tą przynależnością do województwa i z zadowoleniem z tego powodu też są różne. Dobra, to ja się teraz ciebie zapytam. Mamy przygotowany woreczek do wygrania, ale nie tak łatwo go zdobyć. Tobie może się udać i zobaczymy jak to będzie. Powiedz, kto to jest. Połączenie dwóch osób. Nie wiem, czy Szumlęcik, czy jak go nazwać? W sensie, to jest połączenie... kto jest, kto się połączył z kim? Karlikowski z Szumem Przywatem. Źle? Kurde, sam te zdjęcia robiłem. A to? To jest Piotr Kurwiel i Szymon Grabowski. Dobrze, ale niestety worka nie wygrasz. Kaetano, jeśli go. Gdzie jesteśmy? To jest już pomieszczenia typowo klubowe, tak? Aha. Czyli tutaj mamy swoje biura, też pomieszczenia trenerów, szatnie i tak dalej. Także tak to wygląda. Słynny biało-niebieski korytarz. Ci kilka historycznych koszulek oczywiście. Niektóre jak za twarzy są bardzo fajne. O, jaki fajny herb jeszcze. Tak, jak jesteś pan, to fajny, nie fajny, bo to jest czas, kiedy no, Stomil jakby tą nazwę Stomil musiał na chwilę, że tak powiem, porzucić też rzeczy. Szatnia gospodarzy i zarząd i tak dalej. Okej, muzyka gra, motywacja jest. Dobry, obiecałem, że przyjadę, jestem. I tak zimno to jeszcze chyba nigdzie nie było, na żadnym z tych wyjazdów. Ja powiem tak, oni mnie tu straszyli od lipca, nie? Trener dopiero zobaczy, co to jest pura zima, nie? Ja mówię, to chyba trener zobaczy. Ja mówię, że w górach byłem rok, to przecież ja widziałem, nie? No to się tak, no wystarczy. No to są jaja, co przyjdzie. Tak? Jeszcze gorzej niż Nowym Targu? Co z rano. Jest, masakra. No Nowym Targu wczoraj słońce przecież, nie? No. Wam przyniosłem szczęście w Puszkowie. Czerwaliście sobie z licza. Trzymajmy się tego. No, no, tylko, że ja mam gorszą serię wyjazdową. Zawsze gospodarz przegrywa, jak ja przyjadę. Nie, nieważne. No, które derby w karierze? No nie wiem. Tak? Dużo już było? Jakbyśmy tak popatrzyli właśnie, że nie z jednego miasta derby, no to strasznie dobrze to wygląda, nie? Że żyją tutaj ludzie strasznie. Mhm. Normalnie jakby takie wydarzenie. Mocno, no. I co, 95? Dzisiaj coś padnie? Ale już tak tylko przypieczętować. Prezes z łopatą biegał? No zdarza się. Tak? Jak na Widzewie, no właśnie, dlatego nawiązuję. Tak, zdarza się. Nie no wiecie, musimy działać tak, żeby faktycznie, żeby ten mecz się odbył, to było dla nas kluczowe, już niezależnie od tego, czy łopata, czy nie łopata. No, działamy i się udało. Jak się rządzi klubem? No, ciężka pajda? No, siedzicie w tym środowisku, także wiecie najlepiej, że
Nie jest łatwo. Dużo się dzieje. Adrenalina. Dużo się dzieje, natomiast można do tego przywyknąć. Radzisz sobie. Jakby nie patrzeć, wiecie, już w Stomilu jestem od 5 lat, także... Mhm. Na stanowisku czy... Swoje widziałem. Nie, w zarządzie jestem bodajże od roku. Okej. Okay. Tutaj mamy drugiego członka zarządu. Dzień dobry. Dwie głowy rządzące. Słuchajcie, tylko że ja mam lepszą kurtkę, bo on wygląda jakby tutaj nadzorował, tam dozorował. A tam mamy członka rady. A jeszcze tutaj. Witam bardzo. Serdecznie. Który najważniejszy, bo już nie wiem, się pogubiłem. O, jeszcze jeden dołączył. Po spadku, no gdzieś tam nawet mówiono, że możecie nie podejść do tego sezonu, szukaliście trenera, tam się drużyna nie do końca spinała. My takiego wariantu nie przyjmowaliśmy kompletnie. Wiedzieliśmy, że ta druga liga będzie i tyle, także udało to się poskładać na miarę naszych możliwości. Ten budżet nie jest na pewno najwyższy, bo uważam, że to jest ta druga połówka tabeli pod kątem wysokości budżetu. W ogóle nie sugerowałbym się tym, co jest ujawniane co pół roku w przeglądzie sportowym. Każde kluby mogą tam wartości z palca podawać. Młoda drużyna, fajna, ambitna. Chłopacy mają dużo do udowodnienia. Walczą do końca. Walczą do końca. To jest najważniejsze, bo tego też kibice oczekują. Przede wszystkim tej zawziętości. Mhm. I to jest. Zebrali się ludzie, którzy kochają ten klub. To jest jakby clue tego wszystkiego. Kochają ten klub. A z miłości jesteś w stanie zrobić wszystko i rozwalić każdą ścianę. I my to chyba robimy, bo jak sobie spojrzycie na nasze działania pod względem nawet... Mamy herbatkę. Dziękuję bardzo. To znajdźcie mi drugi taki klub w drugiej lidze, nie ma. Nasza koszulka, jako kierownik dzisiaj powiedział, że to już jest film. Tak to mniej więcej wygląda. Także nie robimy roboty, no. Kto tu stoi za tak dobrym przygotowaniem Murawy dzisiaj? O. No na pewno Osir. No to co tutaj zrobili chłopaki w Olsztynie. Specjalne podziękowania dla Zbyszka Szymuli, dla pana Staśka, bo ja nie wiem ile razy wjeżdżali na to boisko, żeby ono wyglądało. Wczoraj tutaj mieliśmy taki mały sztab kryzysowy, gdzie zastanawialiśmy, czy ten mecz się odbędzie, czy nie. Pan Staśek ma 75 lat. 75 lat. A to jest Greenkeeper. Greenkeeper. Powiem wam, jest tylko, przepraszam, dodam, że jest na pewno lepszy niż pan Wątróbka w Lublinie. Jakiś tam też kosiarz z Podłęcznej, nie? Słuchajcie, to jest nasz pan Stasiek i dzisiaj powiedział, jak bardzo go bolą plecy, po czym wjechał znowu na boisko, bo napruszyło. Także no naprawdę mega, mega podziękowania dla chłopaków. Panie Stasiu, no tak pana chwalą. To nie szkodzi, ale my wszyscy pracujemy. Wszyscy pracują, ale pan najwięcej pracował. Nie, to tak się zdaje. Ja robię to, to inny ktoś coś innego i tak zawsze jest. Dobrze, pan jest skromny, ale super robota i będzie mecz dzięki pana staraniom. Doceniamy. To znaczy, starają nas wszystkich, całej naszej grupy. Ale pana tutaj podsyłają, że pan jest bohaterem. Także... Może to ze względu na wiek, wie pan. Nie? Może. Ale pan tutaj dba ogólnie o trawę, tak? No, na co dzień. Dbamy. Aha. Ale kto jest greenkeeperem tak zwanym? Kierownik. Aha, okej. Okay. Dobra. Jaki będzie wynik, panie Stasiu, dzisiaj? Dzisiaj powinien być 1-1. 1-1 remis? Tak. Nie do przodu? No nie wiem, czy da do rady. No, okej. Okay. Tak bezpiecznie, 1-1. No, 1-1. Dobra. Dziękuję bardzo. Ale kuwetami nie rzucacie na to. Ja podobny jestem, ale... Ty, faktycznie! Olsztyński Gonzalo, no! Ale mam charakter spokojny. Bo on tam siedział i go odsunęliśmy. Trzeba poczekać. Dlatego teraz ta się kuwetka jest. Trzeba uważać. Tak. No proszę. Panowie komentatorzy. Cześć. Dobrze, dobrze. My to się często widzimy, bo dobrze gramy, to przyjeżdżacie. Pan Bartek, legenda Górnika Łęczna. Ja jestem... Pan Maciek, dzień dobry. Nie, przepraszam. Legenda Górnika Łęczna jest Sylwester Czereszewski. To też, ale pan Bartek bardziej. Ale czy to nie była tak bardziej legenda Amiki Jeziora Kajła? A jeszcze... Tak sama legenda. Tak ja żyję, ludzie, ja żyję, ja żadna legenda, ja żyję. Dobra. A ja się z tobą częściej widuję już niż z żoną swoją. Zajebista czapka. Każdy chce tą czapkę teraz. Po ile ale kosztują? Dostałem na urodziny. A, kiedy miałeś? 7 lutego. No to wszystkiego najlepszego, już późno, ale szczerze. Już nie jesteś taki... Nie, jesteś dalej najmłodszy chyba widzę, nie? W Polsce. W Polsce nawet, na tym szczeblu. Cały czas. Super. Cały czas najmłodszy, zobacz. No i jak będzie? Jak ja patrzę pozytywnie, zawsze pozytywnie. Hmm. Na pewno będzie walka. Walka musi być, bo jest walka, to jest fundament uważam, ale... My chcemy piłkarsko też pokazać, co potrafimy, bo... Dużo osób nie docenia tego, jak my gramy. Ja uważam, że my będziemy zawsze szli w tym kierunku. Odważnie, mocno i
i ofensywnie. Nie ma kotków, co miał tu w składzie dzisiaj. Nie, ma nie, kotków. Żadnego same nie ma. Lwy wzięte. Same lwy. Same lwy. Czekam cię Aaron Stasiak na ławce rezerwowej. A cię tak zdecydowaliśmy, że wejdzie z ławki. Nie ma jakichś powodów większych. Nie ma. No dobrze. A gdyby trener miał sporządzić tabelę ligową, drugoligową, drużyn, które najlepiej wyprowadzają piłkę, to która drużyna na pierwszym miejscu? Otwarcie od tyłu? Otwarcie od tyłu. To my jesteśmy na pierwszym miejscu. A w Europie? W Europie otwarcie. Napoli moim zdaniem dobrze. Lepiej od Olimpii, minimalnie. My w otwarciu uważam, że jesteśmy znakomici. Minimalnie lepiej od Olimpii Napoli. Tylko pytanie jest zawsze, o to powiem tak, nawet jak gramy otwarcie długą piłkę, to nie jest to spowodowane tym, że rywal presuje. Że tak, tylko po prostu wcześniej już mamy dogadane, ok? W tym przypadku długa piłka będzie lepsza, bo chcemy sobie stworzyć na przykład przewagę w następnym sektorze. Ale jak na siłę chcemy grać od tyłu, to damy radę wyjść nawet 20 razy. Czyli nie ma mowy o głupiej ladze do przodu. Nie. Nie ma mowy o w przypadku w grze Olympia Elbląg. Nie. A mówisz, że oglądałeś mecz, a czy słuchałeś z komentarzem? Nie, tam był chwilę problem. Ale potem? Później było znowu, później był śnieg. No. Jak komentarz? Wjechał dobrze, czy jakieś zastrzeżenia? No ja tak za komentarz staram się bardziej skupić na tych aspektach. Dobra, powiedz o komentarzu trochę. Taktycznie. Jak ligowiec komentuje, zawsze najlepiej. No bo ja komentowałem. No, zawsze najlepiej. Jakie ceny w Olsztynie? Proszę bardzo. Pepsi, Pepsi Max, 8 piwo. Ty chcesz piwo? Bezalkoholowe. To nie chcę. Kiełbasa w budce z sosami mała, a jest duża? Jest. Kiełbasa i zupa. Kiełbasę mamy najlepszą. No zaraz okaże się właśnie. Mamy najlepszą. Okaże się. My już nieraz byliśmy na różnych stadionach, także to są mocne słowa. Także. Test gastronomiczny, tak długo wyczekiwana, no zdecydowanie najdłużej wyczekiwana gięta stadionowa w historii ligowca. Nie banalna, bo biała kiełbasa, wcześniej takie nie jedliśmy, z tego co przynajmniej pamiętam. Troszeczkę sosiku, tak dla smaku, ale nie za dużo, do tego bułeczka. Cena ile to kosztowało? 15 zł. To jest ta kiełbasa duża. No niespecjalna. No nie będę kłamał, nie jest nic specjalnego. Zwykła kiełbasa. Mogłaby jeszcze być chwilę przypieczona, bo nie jest do końca ciepła. Natomiast, no da się zjeść, tak? Ale żeby była to jakaś uczta smaku, to nie. Znaczy ja powiem, że jest dobra, bo długo na nią czekałem, jestem głodny. Tak. Ale, no nie, no jakaś, wiesz... Znaczy nie jest zła, nie jest tak? Zła. Ale nie jest porywająca. Powiedziałeś, że jest zwykła. Zwykła, zwykła. No nie wiem, tu bym trochę podyskutował. Może drugi kęs będzie z inną opinią. Zaczyna nam, kurde, śnieg padać. Od 1 do 5. 6. Jak to? Od 1 do 5, 6? A do 5? No. Do 10. No to od 1 do 5, 3,5. Fani obu drużyn wymieniają pozdrowienia. Nie przepadają. Nie przepadają. Zaczynamy. Wszedł mi za to zicz. Jak widać,
drużyna Mariusza Misiury na razie nie zawodzi. Natomiast na razie, co ciekawe, też nie zawodzi Stomil, bo tutaj obstawialiśmy, że raczej cofnie się do defensywy, da pograć Olimpii, a na razie więcej sytuacji zdecydowanie z ich strony. Co oni tu zrobili? Ja się śmieję. Pochwalić za tę pierwszą połowę. No, a my idziemy się ogrzać trochę, bo zimno. Idziemy na trybuny. Zmieniliśmy nieco perspektywy oglądania meczu. Teraz jesteśmy na górze. Widok mamy niezły. I mamy oprawę gości. A w międzyczasie, podobno w przerwie, doszło do jakiejś atrakcji pozawojskowej. Niestety, nie widzieliśmy tego. No i po herbatce. Po herbatce jest ciepło. Tak, podziękowania dla pana prezesa, bo jest tutaj, prawda, duża gościna z jego strony. Mam to, mam mikrofon. Ale to zagustuje tyle co reszty. Ale tak, a my lewo się gadamy teraz, jo? No. Ale spokojnie, szanuję za twój postęp, ale no. Co robisz? A chcesz być na vlogu? A mogę? Możesz, pewnie. A mogę być razem? Patrz, jesteś. A razem, bo to jest... Dziękuję, Boże. No i wybraliśmy złą połowę, żeby stać za bramką. O! Ale wjechał! Coś tam. A tu dalej 0-0. No ale atrakcje są. No i taki obrazek z dzisiejszego dnia. Policja zostaje obrzucona śnieżkami. Także idealnie to się wpisuje do dzisiejszej scenerii zimowej. Lekkie dymy były, nie widzieliśmy tego, co było w przerwie. Natomiast tutaj Olimpia próbowała, nie wiem, wejść, wedrzeć się za tą bramą, wedrzeć się tutaj na tą część za bramką. Gdzieś tam ochrona zadziałała, nie udało mi się to do końca. Gościu z gaśnicą zgasił zapędy przyjezdnych, można powiedzieć. No nie, no coś tam się poszarpali.
Natomiast teraz dużo policji i już jest polewaczka. Jest polewaczka. I dzisiaj zimno wodą dostatecznie, żeby nie było fajne. No i wraca doping w Olsztynie. Szansa dla Olimpii na prawą stronę. To może być szansa, to? Patrz, Sienkiewicz. 82 minuta, najlepsza okazja Olimpii. Sienkiewicz nie trafia. Ale słaba to druga połowa, kompletnie nic się nie dzieje. O, zmiany. Pierwsza była dość ciekawa, druga już nie do końca. Więcej się dzieje poza boiskiem. Więcej się działo na trybunach, to na pewno. Koniec meczu 0-0, druga połowa bezbarwna, pierwsza trochę dodała smaczku, ale myślę, że możemy być trochę zawiedzeni tym spotkaniem. Myślę, że tak, że samo spotkanie nie było najlepsze. Obstawiałem remis, to się sprawdzi, ten remis się sprawdził. Ty co mówiłeś? Nie pamiętam. Aha. Pierwsza połowa uważam, że schodzimy z wynikiem 0-0, który jest na lekką korzyść dla Stomilu Olsztyn. Uważam, że byli troszkę lepsi. Druga połowa w 100% pod naszą kontrolą. Słowa się sprawdziły od otwarcia. Tak. Nawet raz było za bardzo ryzykownie pod koniec, tak? Ale powiedziałem, że damy radę. Tworzymy sytuację. Sam Janek do mnie mówi, że powinien sobie przyjąć i pasówką dać. To, co miał mu Aaron czas, podał. No, tak, miał czas, mógł przyjąć, uderzyć. Mieliśmy sytuację w drugiej połowie. Też Mariusz Gabrych, później... Tak. Uważam, że jeśli zobaczymy cały mecz, to jest lekki niedosyt, bo byliśmy lepszą drużyną w całych 90 minutach. Pozostajemy dalej tutaj zwycięzcami tych derbów, bo pierwszy mecz u siebie wygraliśmy i patrzymy do przodu. Kończy się nasza mroźna przygoda z Olsztynem, 0-0. Poklątwa Johnsona zakończona, gospodarz nie przegrał. Tak, no wreszcie udało się przełamać tę złą pasę, choć jak mówił trener Gomułka, było blisko i Olimpia by to spotkanie wygrała. Ale ogólnie no, widowisko nie było jakieś porywające, mroźne. Mam wrażenie, że więcej działo się na trybunach niż na placu gry, no, ale myślę, że obie też drużyny mogą być zadowolone z tego punktu, no bo jednak to są derby, to jest trudny mecz, a też ten punkt myślę, że może być ważny w kontekście końcowej tabeli. Więcej oczywiście o drugiej lidze w naszych programach w poniedziałek, co tydzień wieczorem rozmawiamy o pierwszej, drugiej, trzeciej lidze, magazyn ligowy. Serdecznie już z tego miejsca zapraszam. Oglądajcie, pozdrawiamy oczywiście bardzo mocno patronów. Zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę. I napiszcie, gdzie mamy jechać na kolejny wyjazd. Dokładnie, a my się zawijamy do samochodu, bo mega zmarzliśmy. Mam nadzieję, że nie będziemy chorzy. No i cóż, czekamy na kolejne wyjazdy, na kolejne programy, na kolejne emocje. Dzięki za dzisiaj, do zobaczyska. Tak jest.